Rozważanie na dzisiaj. Kiedyś próbowałam radzić sobie z życiem mojego męża, chociaż nie byłam w stanie poradzić sobie nawet ze swoim własnym życiem. Chciałam zajrzeć w głąb jego mózgu i po swojemu poprzekręcać śrubki. Minęło sporo czasu, zanim zdałam sobie sprawę, że to nie jest moje zadanie. Nie zostałam do tego uprawniona, tak jak i nikt z nas nie ma prawa do tego. W końcu zaczęłam przykręcać śrubki we właściwym kierunku w swojej własnej głowie. To mnie trochę nauczyło, jak radzić sobie z własnym życiem. Jeżeli moje życie stało się niemożliwe do zniesienia, to jak mogę nim kierować? Czy jestem zmuszona robić rzeczy, których nie chcę? Czy tracę cierpliwość i szukam sposobów na innych? Układam ich sprawy, aby toczyły się zgodnie z moją wolą? Czy wobec tego jestem osobą taką, jaką naprawdę chcę być? Uczciwy wysiłek kierowania własnym życiem otworzy mi wiele drzwi, które były zamknięte z powodu mojego nieprawidłowego myślenia. Pomyśl zatem, jeżeli nie możesz być taką, jaką chciałabyś być, jak możesz oczekiwać, że inni będą tacy, jak ty chcesz?